Założenie NSM w praktyce. Porównałbym to do takiego procesu odchudzania. Już tłumaczę, o co chodzi, mam nadzieję, że też nikt się nie obrazi za to porównanie. Podcast seria Wdrażamy NSM to jest taki kurs odchudzający, gdzie Szymon to jest taka Ewa Chodakowska, w której jakby tłumaczy, zawsze są zadania, ta część taka praktyczna. I to jest ta jedna część. Druga część to są odbiorcy tego kursu, czyli słuchacze, czyli my. No i NSM w praktyce to, jak sami wiecie, od samego oglądania kursu na odchudzanie człowiek nie schudnie. Trzeba wykonywać te działania. I w ramach NSM w praktyce ja chcę pokazywać, jak to wygląda z tej takiej perspektywy właśnie praktycznej uczestnika danego kursu czy procesu odchudzania. Czy wszystko będę robił idealnie? Tak jak już wspomniałem, na pewno to nie będzie idealne. Czy będę to robił tak, jak to umiem i w praktyce? Tak to będę robił. Czyli będę trochę takim przedstawieniem tego, jak osoba, która słuchacz, po wysłuchaniu tego odcinka może do tego tematu podejść. Być może to też w ogóle spowoduje to, że też będziemy my jako słuchacze wymieniać się doświadczeniami. Hej, ja zrobiłem to, a ja zrobiłem to w ten sposób. I być może po prostu też takie też jest założenie, że będziemy się uczyć od siebie nawzajem. A wszystko do tego, żeby dążyć do jednego wspólnego celu, czyli żeby być tym szczupłym i wysportowanym, a przekładając to na tą naszą część taką praktyczną, żeby osiągnąć nasze cele biznesowe, które każdy z nas zakłada właśnie przy pomocy całej tej części merytorycznej Wdrażamy NSM. Miało być praktycznie, niech tak zatem będzie. W ramach firmy Itrix, bo to raczej ona będzie głównie tym obiektem testowania. Itrix jest młodą firmą, nie mamy nawet jeszcze roku, tak więc ten zespół też się kształtuje, wszystkie procesy się wewnątrz też tam kształtują. Tak więc nagraliśmy cały proces kick-offa. Podzieliliśmy się z Wami szablonem, będzie go można też pobrać pod tym materiałem. Szablon jest Miro. Nagraliśmy całe spotkanie, wnioski z tego spotkania, no i otworzenie projektu w ramach pierwszego odcinka, więc już nie chcę więcej spoilerować, dobrego oglądania, no i koniecznie dajcie znać potem, jak wyszły kick-offy w Waszych firmach. Lecimy od razu po kolei. Do składu projektowego. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o kick-offie projektu NSM i za chwilę sobie o tym jeszcze powiemy. Natomiast dobrze byłoby zacząć i też od to, jakie są ścieżki i jakim też składem będziemy działać w ramach tego projektu. Tak więc jesteśmy podzieleni na te dwie nasze główne kategorie. Na marketing i tutaj jest Angelina z Olą, sprzedaż i wdrożenia, czyli Szymon i Kuba. No i ja jako ten menadżer projektu, czyli ta osoba, która będzie to wszystko spinała, jeżeli chodzi o samą praktykę. Czym jest sam projekt i czym jest NSM, to tak naprawdę też, no wy już też wiecie, no bo i słuchaliście odcinka podcastu. Natomiast myślę, że też dobrym słowem wstępu będzie po prostu przedstawienie celu tego spotkania i też celu biznesowego. Tak więc jeżeli chodzi o sam cel spotkania, no to kick-off jest pierwszym elementem odcinka Wdrażamy NSM. No i tutaj na dzisiejszym spotkaniu ustalimy sobie tak naprawdę takie ramy. Trochę regulamin, ale też trochę dlaczego to robimy, po co to robimy i jaki to będzie miało też mieć przebieg po prostu w przyszłości. Ale ważne jest to, żeby też wybrzmiał cel biznesowy, czyli po co i dlaczego my to robimy. Czyli tym naszym celem biznesowym jest to, żebyśmy byli top 1 partnerów w Polsce i co jest najważniejsze, utrzymali tę pozycję poprzez jakość. To znaczy, my jesteśmy młodą firmą i to też nie ma co się czarować, nie mamy nawet roku, a w Polsce tych partnerów Bitrixa są od 10 czy nawet od 15 lat. Tak więc cel jest bardzo ambitny i wiemy, że no, chcemy coś zrobić coś w 2-3 lata, co inni pracowali na to 10 lat. Ale już po tym okresie, w którym na chwilę obecną działamy i mamy wiadomości zwrotne od klientów, że ta jakość się broni, to znaczy to, co my dostarczamy naszym klientom, powoduje to, że jakby oni chcą działać z nami, a na przykład nie z kimś innym, co myślę, że to będzie dla nas takim wytrychem, kluczem do sukcesu. No i to może jako ciekawostkę też Wam powiem, że obecnie top 1 partner w Polsce jest top 10 na świecie, czyli patrząc globalnie, jak wejdziemy na pierwsze miejsce w Polsce, będziemy na 10 miejscu
na świecie, co jest wynikiem, uważam, bardzo, bardzo dobrym i bardzo takim, no mówiąc kolokwialnie, po prostu sexy. Czy do samego NSM, czy kick-offa macie jakieś pytania? Nie. Okej. Okay. Brak. Dobra. To jeszcze może powiem, bo my rozmawialiśmy o tym, ale warto też o tym przypomnieć. NSM też ma pewną, w sensie w ramach wdrażamy NSM, jest też pewna nagroda. Ona wynosi 200 tysięcy złotych. My się na niej nie fokusujemy, to znaczy to nie jest dla nas główny cel, nawet powiedziałbym, że to nie jest żaden cel. Ale też chciałbym, żebyśmy sobie na pewnym etapie, może już po kick-offie, po prostu ustalili też zasady, bo ja bym chciał, żeby jeżeli byłaby tak, że wygramy te 200 tysięcy, to też żeby każdy też dostał swoją część. 10% od razu z góry przeznaczamy na imprezę gdzieś na Ibizie. Tak więc to też jakby dodatkowo, ale to też w ramach takiego, zresztą takie samo chyba było założenie NSM-a i tej nagrody, że to ma być tylko taki smaczek, nie? Natomiast przejdźmy sobie do czegoś, co jest w sumie dla nas bardzo istotne, czyli dlaczego realizujemy ten projekt. No i tutaj chciałbym, żebyśmy pogadali też trochę o stanie obecnym, to znaczy ja wypisałem 3 fakty na chwilę obecną, co powoduje, że samo wdrożenie NSM u nas będzie istotne. Pierwszy fakt to obecnie jest tak, że nie mamy ruchu na stronie. Drugi fakt jest to, że jak wiecie, ja jestem wąskim gardłem w procesie sprzedaży, bo jestem sprzedającym CEO, czyli to ja prowadzę konsultacje pierwsze z klientami i często jakby gdzieś tam tych zapytań jest nawet więcej niż ja jestem w stanie przerobić. No i trzeci fakt to jest czasochłonne, darmowe konsultacje, no i one obecnie trwają nam 90 minut, gdzie po tych 90 minutach klient dostaje bardzo dużo konkretów, bardzo dużo mięsa, no ale tak naprawdę jest to za długie i ja jestem zmęczony, klient jest zmęczony, tak więc to jest ten problem, który znamy i jest stanem obecnym. Pytanie, czy z waszej strony są jeszcze, uważacie, że są jeszcze jakieś stany obecne, które warto byłoby tutaj uwzględnić? Na przykład, nie wiem, z waszej perspektywy. Na przykład mamy ruch klientów, którzy przychodzą na YouTube, na odcinki YouTube, ale dalej się nie zatrzymują z nami. Czyli nie mamy tak naprawdę takiego twardego mofu. Okej. Okay. Czyli brak dobrze zbudowanego lejka tak naprawdę. Czyli mamy teraz, no teraz faktycznie jest tak, że no, zrobiliśmy YouTube'a, startujemy z YouTube'em, mamy bloga i to jakby na razie jeszcze nie jest, mamy też darmową konsultację, ale na razie nie widzimy jeszcze tego takiego pełnego powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami. Okej, okay, dobra. Czy jeszcze jakieś powody z takiego stanu obecnego, który wiecie, że na przykład nas ogranicza w samym rozwoju? Albo w pomocy, co by mogło nam pomóc wdrożenie NSM, który problem rozwiązać na przykład? A działania takie nasze marketingowo-sprzedażowe, to znaczy temat może integracji tych działań, synchronizacji, czujecie, że gdzieś tam nasze działania marketingowe właśnie się synchronizują. O, pytanie do dziewczyn. Czy te działania, które my robimy technicznie, czy wy wiecie, co my robimy technicznie i jak to komunikować marketingowo? Nie zawsze. Okej. Dobra, czyli mamy ten nasz stan obecny, to przejdźmy w takim razie, czego chcemy osiągnąć dzięki NSM, czyli tutaj konkretne rezultaty i trochę w odpowiedzi na to, co było może tutaj też na tym kroku poprzednim, czyli
fakty o stanie obecnym. Mamy ten mały ruch na stronie, to KPI-em takim, że przez formularz na stronie wpada nam 30 zapytań, no i tu myślę, że mógłbym jeszcze w sumie doprecyzować, czyli że miesięcznie. No i teraz z jednej strony, jeżeli nam będzie wpadało 30 zapytań miesięcznie tylko stricte przez formularz, to ja nie mogę być wąskim gardłem w procesie sprzedaży, bo jeszcze bardziej się zakorkujemy. Czyli tak naprawdę musimy udrożnić tą część sprzedażową, konsultacyjną, żebyśmy mogli też obsługiwać te nasze 30 zapytań w skali miesiąca. No i konkretny oczekiwany wynik, czyli tutaj konsultacje trwają do 45 minut, plus otrzymują od nas na przykład klienci pakiet edukacyjny, bo często na tych szkoleniach, na tych konsultacjach pokazujemy takie podstawy, które można byłoby, nie wiem, już teraz wchodzę trochę w rozwiązania, ale zbić to trochę w jeden konkretny pakiet edukacyjny pod tytułem, że okej, to na konsultacje odpowiadamy tylko na pytania, a na przykład po konsultacji dostają jakiś materiał od nas, gdzie odpowiadamy o podstawach. Dobra, jakie jeszcze rezultaty byśmy chcieli osiągnąć w ramach NSM? Z waszej może perspektywy. No to może odpowiedzmy na te tutaj problemy, które przed chwilą dopisaliśmy. Czyli po prostu lepiej zbudowany lejek marketingowy. No a także lepsza wymiana informacji pomiędzy marketingiem i sprzedażą. Okej. Ja widzę jeszcze jeden mega ważny cel i konkretny rezultat NSM. Rozwój nas samych. To znaczy, startujemy z poziomu, gdzie mamy pewną wiedzę, natomiast też nie wiemy wszystkiego. Ja nie twierdzę, że po NSM będziemy wiedzieć wszystko, ale na pewno, jeżeli przejdziemy przez całe NSM, to konkretnym, mierzalnym rezultatem będzie wzrost naszych umiejętności po prostu, jako takich skillsów, nie? Nie wiem, czy się zgadzacie z tym. Dla mnie to jest rezultat, konkretny rezultat, który chciałbym, żeby był oczekiwany. Zgadzamy się. No, ja bym się zgodził, chociaż nie wiem, czy to nie sposób wypadkowa tego wszystkiego. Okej. Okay. Jest. Zapiszę to tak. Wzrost naszych umiejętności i skillsów. Dobra. To mamy to. Pamiętajcie, że to jest jeszcze jakaś hipoteza, jakieś założenie. To też nie jest tak, że jesteśmy przed wdrażaniem NSM, tak więc też nie możemy powiedzieć, że tak dokładnie takie będą rezultaty i tego się musimy za wszelką cenę trzymać. Być może wrzucimy do tego pliku za 2-3 miesiące i powiemy, no nie, wcale nie potrzebujemy spójnego lejka marketingowego, tylko musimy czaskać na przykład YouTube'a. Zobaczymy, to jesteśmy na etapie jakiejś koncepcji, w której to planujemy. Dobra. Teraz tak. Do kiedy chcielibyśmy zrealizować same projekty i cele projektu? Jeżeli chodzi o datę realizacji projektu, no to ona startuje tak naprawdę, myślę, że możemy, tak jak wstępnie rozmawialiśmy, zakładamy, że ona startuje od 15 listopada, tak roboczo. No i NSM trwa 50 odcinków, czyli to jest plus minus rok tam z haczykiem. Samo NSM, pamiętacie, kiedy on wystartowało? To wdrażamy NSM? Chyba w czerwcu. W sierpniu, no. Sierpień, czyli załóżmy, że gdzieś tam ten, nie wiem, strzelam, nie sprawdzałem tego, ale załóżmy, że ten 50 odcinek, wiecie, będzie pod koniec września. Tak więc ja, jeżeli chodzi o ten nasz projekt wdrażania NSM, jeżeli my startujemy 15 listopada, to ja go przewiduję na rok. Czyli to jest i tak będziemy gdzieś tam opóźnieni w stosunku do zakończenia publikacji odcinków tego 50 odcinka. Natomiast ja widzę to, że dajmy sobie rok na to, żebyśmy mieli sobie czas na to jego wdrożenie. Nie wiem, co wy na to sądzicie.
Ja się zgadzam. Czyli co? Ja też się zgadzam też. 15.11.2023. No i data realizacji celu, czyli naszego celu głównego, biznesowego, czyli top 1 partnerów. No i tak jak my to mamy nawet w OKR-ach, to jest grudzień 2024. Czyli ja bym po prostu zapisał ten cel tutaj jako ten nasz grudzień, bo on jest tak naprawdę wyznaczony. Czyli zobaczcie, że i tak po roku mniej więcej od zakończenia NSM mamy jeszcze czas na zrealizowanie tego naszego celu, czyli dajmy do 30 grudnia, tak żeby jeszcze przed Sylwestrem na spokojnie sobie to zdążyć. 30.12.2024. Dobra. To mamy cel realizacji projektu. Pamiętajcie jedną ważną rzecz. Nic nie stoi nam na przeszkodzie, żebyśmy zakończyli ten projekt po prostu wcześniej. W sensie data realizacji, może nie projekt, ale data realizacji też celu. Tak więc to jest nasze założenie. Jak się uda wcześniej, no to tym lepiej tak naprawdę. Dobra, to teraz tak. Jak wygląda proces realizacji projektu? I to jest też trochę pytanie może do Was, czyli jak Wy byście widzieli, żebyśmy działali w ramach właśnie wdrażamy NSM, czyli w ramach tej serii sprzedażowej i marketingowej. Czy każdy przesłuchuje na przykład sam te odcinki, czy i potem sobie to zbijamy w jedno? No myślę, że trzeba wybrać kogoś z na przykład z marketingu i kogoś ze sprzedaży, kto będzie odpowiedzialny za to. Mhm. I będzie po prostu robił notatki i przekazywał innym osobom. Okej. Okay. No tak jak zresztą ten materiał na dzisiaj powstał, nie? No to polegało na tym, że Angelina tak naprawdę przesłuchała cały odcinek, pospisywała konkretne rzeczy. No i skonsultowaliśmy to z Angeliną, zrobiliśmy z tego jeszcze plan. Taki między innymi to Miro i w ten sposób jakby teraz bierzemy udział w tym całym. Tak więc pytanie jest teraz też takie, ja też uważam, że nie ma sensu chyba robić tak, żeby wszyscy słuchali wszystkich odcinków. Znaczy słuchać można, ale przynajmniej żeby była zawsze jakaś osoba odpowiedzialna od marketingu i osoba odpowiedzialna za część sprzedażową. I wtedy też no nie znamy wszystkich odcinków, ale powiedzcie mi, czy wy czujecie taką potrzebę, żebyśmy powiedzmy każdy odcinek wspólnie też przechodzili, omawiali, czy jeżeli jakiś temat dotyczy, nie wiem, tylko dziewczyn i YouTube'a, no to w ramach działu marketingu. Jakie jest wasze takie odczucie na teraz? No to będzie zależało od tematu, od poziomu trudności. Okej, okay, dobra. To ja wrócę jeszcze tylko do składu grupy osobowej, tutaj. I teraz w takim razie tak, umówmy się, że zrobię teraz stop. Damy tutaj tekścik. Angelina, czy ty będziesz odpowiedzialna za serię M? Mhm, okej. Czy panowie, czy ktoś z Was czuje się na siłach, żeby pójść w serię sprzedażową, czy jeszcze nie? No mogę postarać się gdzieś to wcisnąć w grafik. Dobra. To jeszcze sobie zrobimy najwyżej w obawach. Dobra. Wstępne założenia, koncepcje mamy. To idziemy sobie do naszego piątego procesu. Mamy nasze spotkania też, ja też wypisałem tutaj, mamy nasze spotkania statusowe, gdzie jest marketing i jest nasze spotkanie też
techniczny wid i myślę, że wtedy to jest też dobra okazja, bo pamiętajcie, że tak, że marketing wychodzi co 2 tygodnie, no i sprzedaż wychodzi co 2 tygodnie. Nasze spotkania statusowe są raz w tygodniu, tak więc w ramach też tych spotkań statusowych dla mnie to jest też obszar, w którym my realizujemy czy konsultujemy tematy z NSM-a. No i wtedy, jeżeli gdzieś stwierdzamy, że dobra, to trzeba przegadać większym gronem, no to bierzemy na warsztat i przegadujemy to na przykład na tych naszych spotkaniach tygodniowych. I do każdego takiego odcinka, tak żeby to też było konkretnie, to wyznaczamy cele biznesowe. Nie wiem jeszcze, czy zastosujemy OKR-y nasze do tego, czy po prostu założymy projekt. To myślę, że to sobie stwierdzi. Zobaczymy też po pierwszym czy po drugim odcinku tych konkretnych serii sprzedażowej i marketingowej i wtedy będziemy sobie to decydować, czy jest to potrzebne OKR, czy wystarczy samo zadanie. Czy sama koncepcja realizacji projektu jest dla Was jakby ok i czy ją rozumiecie? Tak. Dobra. Krok 6. No, jak zweryfikujemy, czy cele zostały osiągnięte? Czyli też chodzi o to, żebyśmy, zresztą my to i tak już ćwiczymy i trenujemy, to znaczy, żebyśmy do każdego, plusem jest to, wiecie co mi się podoba w NSM-ie? Jest to, że są te zadania domowe, nie? I tam jest bardzo konkretnie wprost wpisane, że jest zadanie domowe i wtedy mamy, wiemy co mamy zrobić, a czy ten cel został osiągnięty, to po prostu do tego pamiętajmy o tym, żeby to przy spisywaniu tego, żeby określać wtedy dany wskaźnik czy dany miernik. I tyle. I ja myślę, że to będziemy sobie to stosować, no bo nie jesteśmy w stanie globalnie, tak uważam, zaplanować tego, jakie dokładnie wskaźniki czy mierniki mają być teraz, parametry mamy zapisywać, no bo to mogą być naprawdę przeróżne rzeczy, nie? Dobra. No, to chyba najciekawsza część, czyli pytania. Jakie przeszkody mogą się pojawić? Nie zdążymy się wyrobić ze wszystkimi materiałami. Czyli co, bieżączka nas przykryje? No. To chyba taka największa obawa, nie? Brak czasu. Jak jeszcze przeszkody mogą się pojawić? Czy macie obawę, że mamy brak kompetencji do tego? W sensie, że gdzieś będą tematy, no których, no kurczę, no nie wiemy jak zrobić. No jest to trudno stwierdzić, bo nie mamy jeszcze wszystkich tematów. Nie mamy, ale czy potencjalnie obawę taką macie, że czegoś nie będziemy umieli robić, czy mówicie nie, spoko, damy radę ze wszystkim? Ja mam obawę, że będzie coś, czego nie będziemy umieli po prostu zrobić u nas. Że może i będziemy rozumieć jakiś temat, ale nie będziemy wiedzieli, jak wdrożyć, zmienić to u nas. Piękna obawa. Ja to zapiszę wprost. Ja mam taką samą obawę. Przykład, nie wiem, czy coś takiego... Nie, takie, czy myślałem o jakimś przykładzie, wiecie, że z magazynem, czy coś takiego będzie, ale że gdzie u nas magazynu nie ma. Zresztą na samym, w samym kick-offie, w tym odcinku Szymon też stwierdził o tym, że ta seria jest uniwersalna i to niesie ze sobą, ma swoje plusy i minusy. I ja też myślę, że jeżeli będzie coś, co będzie, no, nie będzie możliwe do wdrożenia u nas, no to tutaj no, trzeba mówić szczerze wtedy i powiedzieć, no, w naszym przypadku tego się nie dało zrobić albo nie było sensu. Natomiast, no, tak jak to rozumiemy, to myśmy zrobili na przykład tak i tak. Przykładowo, nie? Ja zapiszę, bo ja też mam taką obawę, że jedną, że nie będziemy umieli.
To jest obawa taka, że czegoś jakby się nie da wdrożyć u nas, nie wiem, ze względu na to, że my mamy usługi, a na przykład nie jesteśmy firmą produkcyjną, a to jest coś, że nie będziemy umieli czegoś zrobić, nie wiem, jakiś tam technicznie, czy operacyjnie, czy nie będziemy mieli jakiegoś szablonu, czyli to po prostu może być dla nas za trudne. Tak więc no, jakaś taka obawa gdzieś tam z tyłu głowy jest. Mamy brak czasu na realizację NSM i to jest myślę, że największa obawa. No pamiętajmy o tym, że my też ten NSM będziemy prowadzić w ramach też właśnie nagrywania i całej serii, nie? Czyli to trochę jest powiązane z tym czasem. Czyli wdrożenie jedno, ale brak czasu na nagrywki. Nagrywanie. Okej. Jakieś jeszcze nam przychodzą przeszkody, które mogą się pojawić? To ja dopiszę. Zespół. Czyli chodzi o to, że jeżeli odpukać, ale na przykład nie wiem, z kim się rozstaniemy, albo przyjdzie jakaś choroba, czy cokolwiek innego, to że jakieś czynniki też takie zewnętrzne, to my tym składem, którym jesteśmy, to jakby każdy pełni ważną rolę w procesie. I no, bez tego w takim razie gdzieś tam, że wypadnie nam jedno ogniwo i wtedy no, nie jesteśmy pełnym składem, nie? I to jest jakaś, tym bardziej, że to nie jest projekt, który trwa miesiąc, tylko też trwa właśnie długi, długi czas, no czyli założenie tego naszego roku. No i obawa to jest jakby konsekwencja, determinacja, nie? Chyba kot chodzi z tyłu. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej. Czy jakieś przeszkody jeszcze się wam pojawiają? Przychodzą wam do głowy? Dobra. Chyba nie. Dobra. To pytanie do was. Pytanie brzmi, czy chcecie podjąć wyzwanie? I tutaj to jest trochę pogłębienie też ewentualnie obaw. Tak więc zostawiam to pytanie teraz do was. Czy czujecie NSM? Czy chcecie to spróbować? Czy chcecie to wdrożyć? I tu proszę o mega szczerą odpowiedź. Nie? Jeżeli ktoś powie, że nie, to nie jest też tak, że skasujemy to nagranie i powiemy, że to nagrywamy jeszcze raz. Ja myślę, że mimo wszystko możemy spróbować, no bo jakby podjęcie wyzwania, no nic nas nie kosztuje. Mhm. Okej, okay, dzięki Ola. Inne osoby? Ja jestem tego samego zdania co Ola. No ja też. Ja to zapiszę, bo to było ładnie powiedziane. Podjęcie wyzwania nic nas nie kosztuje. Czyli innymi słowy, możemy tylko zyskać, nie możemy stracić. Tak naprawdę, nie? Czy nam się to uda? Nie wiem. Czy będzie to łatwe? Wiem, że nie będzie. Czy warto? Mam nadzieję, że tak. Dlatego też to robimy. Ale z drugiej strony, jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. I to jest, myślę, że to jest takie najlepsze w tym założenie. A często jest też tak, że wiecie, słucha się tych wszystkich podcastów, YouTube'ów, wieczorem człowiek się obejrzy, to nakręci się, już jest taki podjarany, tak robię to i potem następnego dnia, wiecie, zapomina o tym i wszystko wygląda dokładnie tak samo. Ja też wielokrotnie coś takiego miałem i właśnie zrobienie tego w taki sposób publiczny, w praktyce też, ma pokazać, w sensie ma być tym rozwiązaniem na to, że nie tylko człowiek to go słucha, ale też i to robi. A tak naprawdę to jest, to działanie jest tym efektem, na którym nam zależy, a nie tylko jakby słuchanie o tym, nie? Dobra, to teraz tak. Kiedy zaczynamy? Pytanie trzecie. Kiedy zaczynamy? Na czym będzie polegało pierwsze zadanie w ramach projektu? No to kiedy zaczynamy, no to wiemy, że startujemy od 15, natomiast no, możemy się już teraz do tego przygotować. Zaczniemy od serii SIM tak naprawdę, tak więc Szymon i Angelina przygotują też po takim scenariuszu na pierwszy odcinek.
I tutaj też jest moja propozycja, że jeżeli podejmujemy rękawice i próbujemy, to zakładamy teraz projekt w Bitrixie. I to będzie taki pierwszy krok, gdzie też podlinkujemy sobie nasze Miro i tam będziemy mieli wszystkie informacje, przynajmniej takie do startu, w którym będziemy rozpisywać scenariusze i wtedy będziemy pod to podejmować dalsze kroki. Dobra? To kopiuję. Tak. Pewnie. Okay. Dobra. Czyli bierzemy sobie nasz projekt. Nazwijmy go sobie NSM w praktyce. Zmienimy sobie może wzór nie z tulipanów, a bardziej dajmy sobie podróże. Dobra, wybieramy zespół, rozszerzone parametry. Dobra, dzisiaj jest 29 października, startujemy. Sam projekt założyliśmy sobie na listopad 2023, na 15 i taką też datę daję. Kluczowe tagi, dajmy sobie tag NSM. Dam od razu zewnętrzny, bo być może będziemy kogoś zapraszać do danego projektu. Wiki, galeria zdjęć nam nie jest potrzebna, listy jeszcze tylko zaznaczę. Dobra, tajne. Moderatorów zróbmy tak, że ja przypiszę tutaj na chwilę obecną Angelinę i przypiszę Szymona. I Ola, Kuba jako pozostałe osoby. No, podłączymy sobie folder. No i mamy nasze NSM. Tak więc ja od razu teraz tak, w aktualnościach wstawimy sobie link do Miro. Powinniście mieć też w czacie. OK. I zadanie numer 1, czyli startowe. Przygotować scenariusz numer 1 dla wdrażamy NSF. Angelina. Szymon. Termin ostateczny. Czy do 5 damy? Będzie to dla Was ok? Tak. Dobra. To mamy wszystko. Bach. Taski poszły, jeszcze tylko się upewnimy. Dobrze, moi drodzy. Ja zatrzymam udostępnianie. Było to coś nowego, zrobiliśmy to po raz pierwszy. W sumie nie wiemy, czy ktoś to kiedykolwiek zrobił tego kick-offa tak na żywo. Tak więc ja bym chciał Wam podziękować. Niech to będzie taki pierwszy dobry krok do wystartowania tego i też po prostu miejmy z tego satysfakcję i podejdźmy do tego w ten sposób, że po prostu się uczymy. Nie? I niech to będzie też dla nas taki, tak jak Szymon powiedział, efekt uboczny trochę tego, że my sami się też przy okazji bardzo, bardzo na tym nauczymy, a jeżeli damy radę i po prostu też będziemy mogli komuś pomóc, bo pokażemy to trochę tak, jak to robi się w praktyce, to tym bardziej tym lepiej. Nie przedłużam, bardzo Wam dziękuję i widzimy się na następnym odcinku. Hej! Kick-off za nami. Czas w takim razie realizować kolejne odcinki. Ja trzymam mocno kciuki za Wasze kick-offy. Trzymam kciuki też również za nasze dalsze działania w tym projekcie. Jest to coś nowego, świeżego, nie ukrywam, że poziom ekscytacji jest bardzo wysoki. I fajnie byłoby też, jakbyśmy mogli się wymieniać wiedzą. Tak więc jeżeli gdzieś tam ktoś chciałby się podzielić, jak ten kick-off przebiegał właśnie u niego w firmie, to niech napisze też w komentarzu, bo myślę, że to będzie duża, fajna wartość dla wszystkich oglądających. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Oh,